I Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się dzisiaj w naszym kościele parafialnym, żeby odprowadzić do domu ojca, naszego brata Pawła Rozbickiego, mieszkańca Wołomina, niezwykle zasłużonego dla naszego miasta, w szczególny sposób związany z naszą parafią, zaangażowany czynnie w jej życie. Nasz brat Paweł zostawia tutaj na ziemi taki trwały ślad swojego życia, swojej obecności, zarówno na polu życia rodzinnego, społecznego, zawodowego. Jego postawa, życie i działalność zapisały się złotymi zgłoskami w naszym mieście, ale też w naszych sercach i w naszej pamięci. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli naszego miasta Wołomina na czele z panią burmistrz Elżbietą Radwan. Bardzo serdecznie witam wszystkich pracowników szkoły muzycznej, której dyrektorem był nasz brat Paweł. Bardzo serdecznie witam wszystką młodzież, która dzisiaj towarzyszy nam swoją obecnością i modlitwą. Serdecznie witam wszystkich przedstawicieli urzędów, instytucji, przedsiębiorstw. Byliście w szczególny sposób, drodzy bracia i siostry, związani różnymi więzami z naszym bratem Pawłem. Dlatego jesteście tu dzisiaj z potrzeby serca. A ja bardzo serdecznie zapraszam was wszystkich do wspólnej modlitwy. Niech Bóg, który jest naszym najlepszym Ojcem, przyjmie naszego brata Pawła do siebie. Niech mu da pokój wieczny w niebie i niech się cieszy tam szczęściem przebywania z Panem Bogiem. Przeprośmy teraz za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się.
Boże, Ty zawsze litujesz się i przebaczasz. Pokornie Cię błagamy za Twojego sługę Pawła, którego wezwałeś z tego świata do siebie, ponieważ na ziemi Tobie wierzył i ufał. Wprowadź go do prawdziwej Ojczyzny i daj mu szczęście bez końca. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy, wysłuchajmy Słowa Bożego. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną zegnie się wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? W krainie życia ujrzę dobroć Boga. O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła, do Tesaloniczan. Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei.
Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. I w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumów: wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Oto Słowo Pańskie. Szanowna rodzino naszego zmarłego brata Pawła, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu, dzisiaj jest Wigilia Bożego Narodzenia. Za chwilę w kościołach całego świata będzie ogromna radość z przyjścia na świat Syna Bożego, który przyjął naszą ludzką naturę, urodził się w ciele ludzkim, żeby stać się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Bóg przychodzi w postaci ludzkiej i dlatego staje się nam tak bliski, staje się tak serdeczny, tak miły, że z radością spieszymy, żeby go powitać i oddać mu pokłon. Dziś nasz brat Paweł rodzi się dla nieba, które to ten Chrystus w postaci ludzkiej mówił: u mojego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. Pewnie już
nasz brat Paweł Rozbicki zasłużył sobie na to miejsce. Pan Jezus już dla niego przygotował to miejsce, przygotował to mieszkanie. Inaczej nie może być. Święci, jak czytamy w ich żywotach, zapewniają nas z całą mocą, że Bóg powołuje człowieka z tego świata do siebie w takim momencie, w którym może otrzymać Królestwo Niebieskie. Po ludzku nam trudno to zrozumieć. Trzeba by przez perspektywę wiary, oczyma wiary, spojrzeć na to, że nasz brat Paweł już zasłużył sobie na to mieszkanie. I Pan Jezus go powołał do siebie. Tam nie ma bólu, nie ma łez, nie ma cierpienia. Jest pełnia szczęścia wiecznego. O tym zapewnił nas święty Paweł, apostoł, który pokazał Pan Jezus jemu taką małą szczelinę nieba, że mógł święty Paweł zajrzeć i nie był w stanie tego szczęścia, jakie posiadał, po ludzku ani wyrazić, ani wypowiedzieć. Tylko zawołał, ani ucho ludzkie nie słyszało, ani oko nie widziało, ani człowiek swoim rozumem nie jest w stanie pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Tak wygląda Królestwo naszego Pana. I gdybyśmy tak spojrzeli z perspektywy minionych lat naszego brata Pawła, to on przygotowywał się do tego Królestwa. On zmierzał w kierunku tego Królestwa. On miał cel jasno wyznaczony w swoim życiu, do którego krok po kroku, dzień po dniu, rok po roku zmierzał do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Tak się zastanawiałem, jaką on mógł mieć taką dewizę, z której korzystał przez całe życie. Jaki drogowskaz jemu wyznaczał życie, działanie i relacje międzyludzkie. Tak sobie myślałem, czym się kierował w swoim życiu, że zdołał tyle dobra uczynić, że zdołał takie piękne relacje nawiązać z ludźmi, że zdołał tylu ludziom przyjść z pomocą, podnieść na duchu, pocieszyć, wlać nową nadzieję w serce. Pomyślałem, nie może być inny tekst Pisma Świętego, tylko ten. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Jak obserwowaliśmy naszego brata, to on we wszystkim dążył do doskonałości. Jakby ciągle miał tą maksymę Pana Boga w swoim umyśle i w swoim sercu i w swoim działaniu. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Czego się dotknął? Chciał to zamienić w złoto. Czego się dotknął? Był perfekcyjny we wszystkim. Jeżeli stawał przed orkiestrą, to z przyjemnością można było popatrzeć, jak dyrygował chórem. Do dziś dnia chór miejski w Wołominie Cantus Cordis
pamięta, jak nasz brat Paweł był nie tylko takim serdecznym, bliskim uczestnikiem chóru i wszystkich członków, ale przede wszystkim na jaki poziom podniósł ten chór dzięki swojej wiedzy, dzięki swojemu zaangażowaniu, dzięki temu, że on wszystko chciał sprowadzić do doskonałości, żeby było piękne, żeby było dobre, żeby było wspaniałe. Niezwykła wrażliwość jego na wszystko, na co patrzył, wrażliwość jego na drugiego człowieka niesamowita, zrozumienie, chęć niesienia pomocy. Można by powiedzieć, że całe jego życie to jedna wielka służba. I tak było w małżeństwie, tak było w rodzinie, kiedy oddawał się wychowaniu swoich dzieci, kiedy chciał im dać przykład, że można ciągle dążyć do doskonałości i być coraz lepszym i coraz wspanialszym. A potem na tej niwie społecznej, kiedy stawał w Radzie Miasta i zabierał głos, to robiła się cisza na sali, bo mówił zawsze merytorycznie, mówił konkretnie, mówił o co chodzi i przedstawiał potrzeby aktualne. Nigdy się nie złościł, nie denerwował, był niezwykle opanowany, spokojny. Przez pewien czas nawet był przewodniczącym Rady Miasta Wołomin. I zapisał się w tej pracy też pięknym działaniem, bo dążył do tego, żeby nasze miasto wyglądało pięknie. Dążył do tego, żeby tutaj ludziom żyło się lepiej. O ich życie, o ich zdrowie, o infrastrukturę. Bardzo tym żył. Bardzo o to dbał. I tym się bardzo przejmował. Niezwykłe umiłowanie ojczyzny naszej Polski. Sam miałem ten zaszczyt uczestniczyć w wielu uroczystościach, zarówno patriotycznych, jak i religijnych. Odbywały się tutaj w naszym kościele przepiękne, niezwykłe koncerty, które organizował z potrzeby serca, z miłości do swojej ojczyzny. Umiał tym zarazić, zaangażować i nie wymagał nawet podziękowania. Stawał tutaj z uczniami szkoły muzycznej, żeby dać takie piękne świadectwo umiłowania ojczyzny. A kiedy zasiadał, widzę to jak gdyby dziś tutaj w kościele za pianinem, to można by powiedzieć z zapartym tchem patrzyliśmy na jego grę, ale także przeżywaliśmy tak mocno te wszystkie dźwięki, które tylko on potrafił wydobyć z instrumentu. Wszystko to zapisane jest jak gdyby w naszej pamięci i w naszym sercu. I ta wdzięczność za to, co czynił i za to, co robił, nigdy nie przeminie.
to zaangażowanie, żeby tutaj funkcjonowała tak pięknie szkoła muzyczna w Legionowie, w Wołominie, którą doprowadził na taki poziom i wyniósł na taki poziom, że z tej szkoły tyle talentów wyszło, muzycznych talentów, które dzisiaj na wielu scenach świata radują serca ludzkie. Właśnie tutaj, stąd z Wołomina. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Ta doskonałość polegała na tym, że gdyby wpatrzony w Chrystusa, chciał właśnie Go naśladować. Chciał naśladować Chrystusa i był niezwykle serdeczny. W każdym spotkaniu, w każdej rozmowie zawsze znalazł jakieś dobre słowo. Zawsze znalazł pocieszenie. Zawsze tak umocnił na duchu. To był jego ogromny dar. A czy komuś odmówił pomocy? Na pewno nie. We wszystkim, ktokolwiek się zwracał do niego, był zawsze pomocny. Nigdy nie odmówił. Bardzo otwarty. Dobry, dobry, szlachetny. Zawsze nastawiony pozytywnie, bo przecież miał tyle przeszkód w życiu, różnych, jak to się mówi, problemów do pokonania, ale jego nic nie załamywało, bo zawsze miał ten przed sobą wzór doskonałości. Chciał być zawsze lepszy, chciał być zawsze większy, chciał zawsze osiągnąć cele, które sobie wyznaczał. To też nie jest bez znaczenia dla zdrowia. Trochę to przepłacił swoim zdrowiem, jak wiecie. Serce tak zaangażowane nieraz odmawia takiego dobrego rytmu. Ten rytm został zakłócony, tego serca, i raz, i drugi. A teraz, kiedy ta taka niespodziewana, bo nikt się nie spodziewał, że to tak szybko się stanie, choroba zrobiła tak wielkie spustoszenie z jego organizmem. Jeszcze nie tak dawno, w połowie miesiąca listopada, grał tutaj piękny koncert na pogrzebie naszego księdza prałata Józefa Kamińskiego. Sam zadzwonił do mnie i mówi: proszę księdza proboszcza, ja bym chciał też od siebie coś dać księdzu prałatowi. Taką wdzięczność mojego serca za tyle lat pięknej współpracy z parafią. Ucieszyłem się, zaprosiłem go bardzo serdecznie. Taką piękną oprawę muzyczną przygotował naszemu księdzu prałatowi Kamińskiemu. A dzisiaj już go nie ma pośród nas. Tak pięknie zawsze przemawiał. Z ogromną wiedzą, z wielką elokwencją. Umiał przedstawić wszystko to, co dotyczy życia, przyszłości, obowiązków, osiągania celów. Miał niesamowity dar, ale to dar, jak powiedziałem, od Boga, który on pięknie rozwinął w swoim życiu, z którego właśnie korzystał wszędzie, gdzie tylko mógł,
Pamiętając o tym, bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. I dlatego zostawia tutaj na ziemi taki trwały ślad swojego życia. Zostawia tutaj na ziemi dzieła, które są zasiane w sercach i umysłach ludzi, których talent rozwinął i pozwolił im zakwitnąć, aby dzisiaj w świecie pamiętali o nim i dziękowali Bogu, że na ich drodze życia postawił Pawła Rozbickiego. Po ludzku jest nam smutno, bo tak nagle trochę niespodziewanie, ale wiemy, że on tam idzie do Boga nie z pustymi rękami, ale idzie z rękami dobrych uczynków. Słyszeliśmy dzisiaj w Piśmie Świętym czytanym tutaj przez lektorów i diakona. Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus pierwszy umarł i zmartwychwstał, żebyśmy my mieli życie. A nasz brat Paweł należał do Chrystusa. Tutaj się modlił w tym kościele. Tutaj mówił: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje. Tutaj przychodził i mówił: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Tutaj klęczał przy tych balustradach i karmił się ciałem Chrystusa. A Pismo Święte powie: każdy, kto widzi Syna Bożego i wierzy w Niego, choćby i umarł, żyć będzie na wieki. Bracia i siostry, niech taka nadzieja przenika dzisiaj nasze serca i umysły, że nasz brat będzie żył w Bogu na wieki, że kiedyś wszyscy mamy spotkać się w domu Ojca Niebieskiego, tylko odchodzimy każdy według własnej kolejności. Będzie teraz może tam dyrygował w niebie jakimś pięknym chórem aniołów. Będzie może swoją muzyką tam umilał wszystkim świętym życie w niebie. Ufam naprawdę, że był tam potrzebny, dojrzał do nieba. A tak jak za życia człowiek tutaj angażuje się we wszystkie sprawy, jest taki serdeczny, dobry, szlachetny, oddany, tak pamiętajcie i przed tronem Pana Boga. Tam będzie modlił się za nas. Tam będzie pamiętał o swojej rodzinie, o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o swojej żonie. Wyprosi jej może zdrowie, bo trochę choruje. Będzie pamiętał o nas wszystkich. I na pewno nam wyprosi jeszcze potrzebne dary Boże i potrzebne łaski, żebyśmy my też, patrząc na Jego życie i dzieła, również byli doskonali, jak Ojciec nasz niebieski jest doskonały. Niech Pan Jezus przytuli go do swojego serca. Niech mu da pokój wieczny w niebie. Amen. Wstańmy teraz i zanieśmy nasze pokorne modlitwy do tronu Bożego. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby zdołał wszystkich ludzi doprowadzić do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego naszego brata Pawła Rozbickiego. Daj mu pokój wieczny w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych. Niech się cieszą życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez dobre życie
zasłużyli sobie na spotkanie z Chrystusem. Ciebie prosimy. Pomódlmy się o opiekę Bożą, o zdrowie dla Barbary Rozbickiej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Usiądźmy teraz, chciałbym ogłosić, że będą odprawione msze święte za zmarłego Pawła Rozbickiego. Od uczestników pogrzebu dzisiejszego msza święta 22 stycznia do Miłosierdzia Bożego o godzinie 18. 4 maja o 6.30 od kolegów i koleżanek siostry Pawła. 23 marca o godzinie 10 msza święta od chóru Cantus Cordis. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojego sługi Pawła i błagamy Ciebie, najlepszy Ojcze, aby ten, który pokładał nadzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazł w Nim miłosiernego Sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez Chrystusa naszego Pana. On jest zbawieniem świata. On jest życiem ludzi. On jest zmartwychwstaniem umarłych. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich w pokornym uwielbieniu wołając: Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze, Pawle Rozbickim, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Dopuść wszystkich wiernych zmarłych do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Wypraszając miłosierdzie Boże i życie wieczne dla naszego brata Pawła, wszyscy zanieśmy modlitwę do Boga, której nauczył nas Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pax tecum. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasz brat Paweł, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Teraz usiądźmy, obrzędy pożegnalne. Poproszę teraz panią burmistrz miasta Elżbietę Radwan i przewodniczącego Rady Miasta o słowo. I jeżeli ktoś przygotował i zaplanował sobie tutaj jeszcze słowo, to bardzo serdecznie zapraszam. Dziękując za dar życia Pawła, mamy taką pewność, że kroczył ścieżką jasną, dobrą, pozytywną, z ogromną mocą czynienia dobra. Szanowni Państwo, nieraz będę wspominała, jak trudne chwile, kiedy przychodziło zwątpienie w tej pracy społecznej, były przez niego pięknie diagnozowane i zawsze służył radą, pomocą i dobrym słowem. Nie spotkałam drugiego człowieka o tak pięknej duszy, o tak wysokiej kulturze osobistej i umiejętności rozumienia dobra wspólnego. Szanowni Państwo, to wielka dla nas strata, nie tylko dla rodziny, ale dla Wołomina. I to jego piękne dzieło, szkoła muzyczna, kiedy trudno, niektórzy mówili o Wołominie, to on właśnie rozsławił Wołomin dzięki temu dziełu na cały świat. Pochylił się nad każdym talentem. Zobaczył umiejętności w małym człowieku. Iluż pięknych muzyków mamy dzięki tej szkole, dzięki pracy Pawła. Pokora, umiar i praca i zawsze te dobre słowo. Pawle, ciężko nam się żegnać, ale na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i zostawiłeś nam swój samorządowy testament. Wiemy, że będziesz czuwał nad nami i nad Wołominem, bo nigdy nie pytałeś się, co dał ci Wołomin. To ty dałeś się cały Wołominowi i jego mieszkańcom. Przyjacielu, odpoczywaj w pokoju.
Szanowni Państwo, pogrążona w smutku rodzino, trudno jest mówić po tak wspaniałej homilii księdza dziekana i po słowach pani burmistrz. Chciałbym powiedzieć kilka takich słów, które cisną się na usta, bo są to relacje przyjaciół, radnych. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym za kilka godzin usiądziemy przy wspólnym wigilijnym stole. Jedno miejsce będzie puste, ale w naszych myślach będzie ono przeznaczone dla naszego przyjaciela Pawła. My nie będziemy dzisiaj obiecywać, deklarować. My po prostu wiemy, że będziemy czuć obecność Pawła przy naszym stole wigilijnym. Przepraszam Państwa, nie zdarza mi się to. Chciałbym powiedzieć, że żegnamy dzisiaj profesora, dyrektora, byłego przewodniczącego Rady. Żegnamy człowieka. Żegnamy człowieka, który w pełni zasługuje na to, żeby godność człowieka i to, co sobą reprezentuje, dawać jako przykład do naśladowania. Państwo jesteście dzisiaj przygnębieni. My jesteśmy też przygnębieni już od kilku dni i bardzo ciężko nam się pracuje, ale wam pozostaje to, że możecie zawsze pochwalić się tym, że mieliście takiego męża, tatę, dziadka, a my będziemy się chwalić tym, że mieliśmy takiego przyjaciela Pawła, który z ogromną rozwagą, z ogromnym szacunkiem do każdego człowieka zawsze był obecny tam, gdzie postawiło go życie na stanowisku. Ja pamiętam, kiedy na początku tej kadencji Paweł rozpoczął sesję, pierwszą sesję tej Rady Miejskiej i przekazał mi przewodnictwo i powiedział: dasz radę. Jak nie dasz rady, to ja ci zawsze pomogę. I proszę Państwa, rzeczywiście tak było. On zawsze pomagał. Ja o tym nie mówiłem, bo to były nasze wewnętrzne sprawy. Ale dziś żegnamy Wołominiaka, który na swoim stanowisku, na swojej służbie był zawsze gotowy do działania i otwarty dla ludzi. Drogi Pawle, żegnamy cię dzisiaj w niewłaściwym dniu, ale nie wiem, czy kiedykolwiek jest właściwy dzień na to, żebyśmy się rozstali. Żegnamy cię w imieniu wszystkich mieszkańców Wołomina. Spoczywaj w pokoju. Do zobaczenia. Szanowny panie dyrektorze, Bóg zabrał pana do siebie, bo chciał, żeby już pan tylko dla niego grał. Dzisiaj niewyobrażalnie cierpimy, ale jednocześnie też niewyobrażalnie kochamy, jakby się nic nie zmieniło od tych 25 lat, odkąd utworzyłeś szkołę muzyczną. Wiemy, że zostaniesz z nami w każdym uderzeniu klawisza fortepianu, w każdym pociągnięciu smyczka, w każdym echu lekcji, które będzie dobiegało ze szkolnego korytarza i w każdym wzroku dziecka, które przekroczy próg szkoły, żeby wejść w świat muzyki, w świat dźwięków. Panie dyrektorze, byliśmy zaszczyceni, mogąc z panem pracować, grać, przebywać, działać. Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi i dzisiaj nie żegnamy się z panem. Dzisiaj mówimy panu do zobaczenia. Do zobaczenia, Pawle, do zobaczenia, panie dyrektorze.
Powtarzałeś, panie dyrektorze, za Lutosławskim, że dziecko powinno wchodzić w świat muzyki tak naturalnie, jak powinno poznawać zabawę, jak poznawać grę w piłkę. Często to mówiłeś również do mnie w naszych rozmowach w pracy. I wiele osób tutaj, wielu uczniów, którzy dzisiaj dla ciebie grają, nie byłoby tymi, kim są, gdyby nie ty. Także chcielibyśmy w najbliższym, niedługim czasie uczcić pamięć pana dyrektora koncertem ku jego czci i muzyką, którą tak ukochał i która była sensem jego życia. I wszystkich, którzy czują taką potrzebę zagrania, wzięcia udziału w tym koncercie, serdecznie zapraszamy. Spoczywaj w pokoju, panie dyrektorze. Pragnę całym sercem dołączyć się do tych wszystkich słów, które tutaj zostały powiedziane i jeszcze poprosić o słowo rodzinę najbliższą. W imieniu rodziny. Śmierć przychodzi cicho, niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili. Jest zawsze gościem nie na czas. Tak właśnie stało się i tym razem za wcześnie, za szybko. Nie tak miało być. Nie tak się, Pawle, umawialiśmy. Jeszcze niedawno żartowaliśmy, śmialiśmy się, planowaliśmy, a dzisiaj tylko pustka, żal i płacz. I zamiast muzyki cisza i łzy. Nie mówimy żegnaj, mówimy do widzenia. Twój brat Wojciech z żoną i rodziną oraz siostra Małgorzata z rodziną. Grudnia, w dniu imienin Seweryna, nastała zima w naszych sercach. Zakończył swoją ziemską wędrówkę Paweł Rozbicki. Mąż, tata, dziadek, teść, brat, ale też artysta, muzyk, założyciel szkoły, radny, członek komisji, inwestor, a to tylko niektóre funkcje, które pełnił pod koniec swojej nagle przerwanej ziemskiej drogi. Ilość spraw, którymi się zajmował w wieku ponad 70 lat, była tak duża, że ja, człowiek o połowę młodszy, zastanawiam się, czy dałby tak radę. Od kiedy pamiętam, zawsze żył na tak zwanych wysokich obrotach. Wychodził z domu wcześnie rano, wracał późnym wieczorem. Koncerty, nauczanie, działalność samorządowa, organizowanie szkoły. Zawsze miał mnóstwo spraw i zawsze dawał radę. Dawał radę, ponieważ potrafił skupić się na rzeczach ważnych, a rzeczami mało ważnymi nie zaprzątał sobie głowy. W czasie swojego życia odwiedził Libię, Daleki Wschód Rosji, Koreę Północną, Austrię, Włochy, Niemcy. Miał zawsze wizje i plany i w przeciwieństwie do dużej części osób realizował je. W czasie jednej z rozmów, aby zwolnił, aby się oszczędzał, powiedział, że nie może. Jak przestanie nauczać, otaczać się młodymi ludźmi, to się zestarzeje.
i nie zestarzał się. Żył pełnią życia do końca. Jego pogoda ducha, optymizm jednały mu ludzi. Potrafił z iście ułańską fantazją organizować różne przedsięwzięcia i pociągać za sobą tych, z którymi współpracował. W wieku prawie 70 lat wsiadł z uczniami w samochód i pojechał do Barletty, do Włoch, na konkurs 2000 kilometrów. Prowadził sam. Mniej więcej w tym samym czasie wrócił do uczenia się języka włoskiego z lektorem. Niedawno rozpoczął budowę nowej siedziby dla szkoły. W wolnych chwilach budował z drewna, na przykład własnoręcznie wykonał altanę. Zawziął się, że nie użyje tam żadnego gwoździa. Używał kołków drewnianych według jakichś tam starych metod. I zrealizował to. Lubił też piec i grillować. Pasztety, schaby, ryby często uświetniały nasze domowe spotkania rodzinne i chętnie obdarowywał nas swoimi wyrobami. Swego czasu jeździł też z nami konno. Jako zapalonemu grzybiarzowi zdarzało mu się zgubić w lesie oraz zakopać samochód tak, że potrzebował wyciągarki. Dzięki jego dystansowi i pogodzie ducha traktował to jako przygodę. I z przyjemnością opowiadał to ze swoim własnym humorem przy rodzinnym stole. Rodzinnym stole, do którego często nas zapraszał, zarówno przy okazji, jak i całkowicie bez okazji. Uśmiechnięty, zadowolony, że jesteśmy. Kochany tata. To, że był młody, udowadniał śmiech jego wnuków, gdy ganiał ich na czworakach w salonie. Swój talent aktorski urzeczywistniał, przebierając się za świętego Mikołaja dla swoich wnuków. Wieloma talentami Bóg obdarzył mojego tatę, a on czynił z nich dobry użytek. Jest dla mnie niedoścignionym wzorem do naśladowania. Gdy my potrzebowaliśmy jego pomocy, zarówno w drobnych sprawach życia codziennego, jak i w poważnych, był gotowy pomóc, wręcz czekał, kiedy będzie mógł nam pomóc. Nie przypominam sobie, abym słyszał od niego, że mu się nie chce. Niestety jego młodość zakończyła się przedwcześnie i nagle nie mieliśmy szans na prawdziwe pożegnanie się z nim tutaj. Wyniki testu, izolacja, nadzieja, gdy mówił, że dobrze się czuje. Strach, gdy musiała go zabrać karetka. Brak możliwości kontaktu, rozmowy, krótkie SMS-y. Panika, gdy mu się pogorszyło. I został podłączony do respiratora. Nasze modlitwy i nadzieja, gdy jego stan się ustabilizował. Cicha radość, gdy powolutku zaczęło mu się poprawiać. I poranny telefon 21 grudnia. Jego serce nie wytrzymało. Nie zdążyliśmy cię pożegnać. Mężu, tato, dziadku, teściu, bracie. Dlatego żegnamy cię teraz, tutaj. I wierzymy, że widzisz nasz ból i czujesz, jak bardzo cię nam będzie brakowało, jak bardzo byłeś dla nas ważny. I spotkamy się tam, po tamtej stronie. Po zimie jest wiosna. Ta wiosna to świadomość, jak wiele zostawił po sobie, jak wielu ludzi było mu życzliwych, jak dużo dobrego zrobił w swoim życiu. Życiu tak intensywnym, że można by nim obdzielić ze trzy osoby. Architekci zostawiają swoje budowle. Nasz tata zostawił w każdym, którego spotkał, jakąś część siebie. Czy to krótkie wspomnienie spotkania, słyszanego, czy krótkie spotkanie, czy słyszany gdzieś występ, czy to, co przekazał swoim uczniom na lekcjach i poza nimi.
ale też to, czego nauczyli się ci, którzy mieli okazję z nim współpracować, nauczyciele, koledzy, ponieważ on potrafił uczyć każdego samą swoją postawą. On właśnie młodym artystom na scenie podawał pulpity, pomagał z krzesłem. Zawsze się zastanawiałem, dlaczego to robi, dlaczego nie robi tego ktoś inny. Dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego. Chciał umożliwić młodemu artyście skupienie się na przekazaniu muzyki przez duże M, aby pomagając mu osoba najważniejsza w szkole, dyrektor, żeby ten wykonawca czuł się w tym momencie najważniejszy, żeby nie zajmował się rzeczami mało ważnymi. Niezależnie od tego, czy był to przysłowiowy Włas Kotek, czy preludium Chopina. To, co w nas zostawił, będzie żyło dalej i mam nadzieję, że uczniowie z jego szkoły za lat 50 będą mogli powiedzieć tak, tego nauczyłem się w szkole Pawła Rozbickiego. I być może część z nich też będzie nauczać i przekaże to dalej swoim uczniom. Nauczać, że muzyka, sztuka to jest właśnie element być, a nie mieć. Że jest przekazem części siebie, szerokiej publiczności. To robił Paweł Rozbicki, mój tata. Dzisiaj ostatni raz tak wyraźnie zadyrygował występem artystów. Nie fizycznie stojąc na chórze, ale dyrygując sercami. Będzie dalej żył w naszej pamięci i naszych sercach. Żegnaj, tato, i do zobaczenia. Dziękuję wszystkim za te piękne słowa o tacie. Zostało tu już tyle powiedziane, a to wciąż mało, żeby pokazać, jak wspaniałym był człowiekiem. Muzyka była jego powołaniem, a w połączeniu z uporem zaowocowało stworzeniem wspaniałego dzieła, jakim jest szkoła muzyczna. Ogromne dziedzictwo, które będziemy wspólnie kontynuować zgodnie z jego planami. Ktoś powiedział mi, że wszystkie jego plany i marzenia legły w gruzach. Ja to widzę inaczej, powiedziałbym bardziej, że zatrzęsły się ich fundamenty, ale one przetrwają i nad ich dalszą realizacją będzie czuwał z nieba i dalej wspólnie z nami kontynuował swą pracę. Pamięć o nim przetrwa w nas wszystkich, których tata zjednoczył wokół siebie. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy dziećmi tego wspaniałego człowieka. Dla mnie, poza wielkim i wspaniałym człowiekiem, był przede wszystkim tatą, tatą, na którego mogłem liczyć, który dawał wsparcie całej rodzinie. Mam tu na myśli szczególnie jego żonę, Barbarę, oraz córkę Anię, które przez pandemię nie mogą tutaj z nami być i pogrążone w żałobie modlą się za niego, pozostając w domu na kwarantannie. Tata miał dość specyficzne poczucie humoru. Miał dar zamieniania ponurego nastroju w mgnieniu oka w śmiech. Pamiętam, jak któregoś dnia wróciłem do domu przybity jakimiś codziennymi sprawami. Błahymi w porównaniu do dzisiejszych wydarzeń. Może coś na studiach poszło nie tak, może coś innego. Usiadłem w kuchni przy stole. On siedział na drugim końcu. Na stole stała pusta szklanka i mały kaktusik. Tata podniósł szklankę i rzucił w moim kierunku. Wiedział, że złapie. Razem z jego bratem Wojtkiem dużo graliśmy w ping-ponga i wszyscy mieliśmy niesamowity refleks. Złapałem szklankę, wybijając się z zadumy i spojrzałem na niego pytająco. A on uśmiechnął się i powiedział, a mogłem rzucić kaktusem. Wtedy pękła bańka smutku i zaczęliśmy się śmiać do łez. Takich historii było wiele. Teraz bardzo by mi się przydało jego nastawienie, żeby złagodzić te ostatnie wydarzenia.
Historie te pozostaną ze mną i będę się nimi dzielił ze wszystkimi, szczególnie z naszą dużą rodziną. No i tak to, jak zwyk mawiać, wyrwany z zadumy. Być może myśląc o czymś, co mu nie wyszło, lub kwitując w ten sposób coś, co musiał odłożyć na później. No i tak to, tato. Żegnaj. Teraz będziemy wzywać aniołów i świętych, żeby naszego brata Pawła wprowadzili do raju.
na Chrzcie Świętym. Bo i ciało było świątynia Ducha Świętego, niech Bóg Cię przyjmie do wiecznej chwały. Zmarłego brata Pawła i prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Ojcze, przebacz mu wszystkie grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności i przyjmij go do grona zbawionych i daj mu wieczny pokój, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Następuje teraz kondukt żałobny na cmentarz. Bardzo serdecznie bym prosił, jest tutaj bardzo dużo wiązanek z przodu. Gdyby ktoś zechciał wziąć wiązankę, pomóc, to bardzo serdecznie proszę.